Cześć, w poprzednim filmiku przygotowaliśmy konfigurację NordVPN-a z Mikrotikiem, teraz czas na ProtonVPN-a, także za pomocą IKE w wersji drugiej. W następnych częściach wykorzystamy WireGuarda dla NordVPN-a i ProtonVPN-a. Ale to jeszcze muszę dokończyć wszystkie testy i zapraszam na Discorda. Tworzy się fajna społeczność, która nie tylko skupia się na Mikrotiku. Konfigurację oparłem na oficjalnej dokumentacji, jednak nie chciała mi zadziałać, także pokażę Wam lekko zmienioną wersję. Podobnie jak wcześniej, zaczynamy od pobrania i wgrania certyfikatu root CA, tym razem od ProtonVPN-a. Za pomocą drag and drop wgrywamy certyfikat do files. Następnie przechodzimy na certyfikaty i importujemy nowego certa. Pole name podajemy dowolnie. File name wskazujemy na nowo dodane CA. Przechodzimy na IP, IPsec i zakładka Profiles. Pole name dowolnie. Hash algorytm wybieramy SHA-256. Encryption algorytm AS-256. DH group zostawiamy na dwóch opcjach: 1024 i 248. PDP zmieniamy na disable. W dalszym kroku konfigurujemy proposals. AUF SHA-256. Encryption algorytm AS-256, PFS group zmieniamy na 2048. Dodajemy grup o nazwie ProtonVPN. Następnie konfigurujemy PIRA. Przechodzimy na stronę ProtonVPN-a i odszukujemy najmniej obciążony serwer. Kopiujemy jego adres i wracamy na Mikrotika. Profile ProtonVPN, Exchange Mode IKE w wersji drugiej. Send Initial Contact odznaczamy. Następnie zakładka Policies i dodajemy nowy wpis. Pozostawiając same zera, kierujemy cały ruch przez tunel. Pamiętając, że bardziej szczegółową konfigurację tworzymy za pomocą modconfig. Jednym z ostatnich kroków jest dodanie poświadczeń. Przechodzimy na Identity i dodajemy nowy wpis. Out method wskazujemy na EIP. EIP method MSCHAP2. Username i password kopiujemy z panelu ProtonVPN. Przy modconfig pamiętaj, aby odznaczyć responder. Jeżeli nie wiesz, skąd wziął się opis local, zapraszam do poprzedniego materiału, ale tak w dużym skrócie jest to adres lista z lokalną podsiecią. Ok, chyba mamy wszystko, sprawdzamy, czy połączenie się udało. W pierwszej kolejności, jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z routerem czy też z samym połączeniem, warto je sprawdzić zakładkę log. W logu najczęściej mamy troszkę więcej informacji, co może być przyczyną problemu, tak jak w tym przypadku, gdy mamy informacje o błędnym certyfikacie. Przechodzimy na zakładkę ustawień IPsec-a i poprawiamy błąd.